Siema, to Amigowy Kojot. To jest gra Brian the Lion. I tak, to jest poziom specjalny, który odkryłem przez przypadek, szukając diamentów w starych levelach. A mianowicie było to w levelu The Rocky Mountain, tak mi się wydaje. Wejście do sekretu było tam, gdzie był ten koszykarz śmieszny. Okazało się, że jest tu lokacja The Fountain Secret. Lokacja podwodna, tylko że bardzo lubię lokacje podwodne, postanowiłem zacząć nagrywać. Nie nagrywałem tych reszty sekretów, których odkryłem, ponieważ nie były za ciekawe. Mam nadzieję, że się uda się przejść to dość bezboleśnie. Teraz to było bardzo szczęśliwe, raczej. A... manewrować te śmieszne coś. Trudno powiedzieć, czy to jest ryba, czy to jest ośmiornica, czy to, co to jest? Kałamarnica? A, to było straszne teraz. Było straszne i niepotrzebne, ale tu jest życie. A życie zawsze się ceni. Mam nadzieję, że znajdziemy tu jeszcze jakiś hit point. No, ta ryba jest groźna. O, jest. Jest hit point. I są diamenty, które są bardzo w cenie. Okej, ominąć piranie. To jest dwukolorowa pirania. Dość specyficzna. Nie chcę stracić szans, ponieważ będą mi bardzo potrzebne w późniejszych levelach. Już przypuszczam, co tam będzie się działo. Tylko lepiej nie ryzykować i nie tracić niczego tutaj głupio. Przejść zachowawczo i trochę zyskać później. Mniej nerwów. Tu chyba nic nie ma. O, to było szczęśliwe. Bardzo. No, Brian. To będzie dużo ryb pewnie. Aj! To mam więcej szczęścia niż rozumu w tym poziomie. Ale zdobyliśmy. O, życie, szansa. Na jedną straciłem głupio. Ale myślę, że levele podwodne są zawsze w cenie w grach platformowych. Szczególnie gdy są te dobre levele podwodne. O, właśnie. O, i kolejny level. Gosh! O, gosh, zobaczymy, co to będzie. Nie pamiętam tego. Szczerze. Tak jak również tego sekretu podwodnego nie pamiętałem. Chyba tu w ogóle nigdy nie byłem. Cóż to będzie? O, gosh. Znowu szansa, której nie mogę wziąć, ponieważ... O, mogę. O, druga szansa. Miło. Czy to oznacza, że tutaj nas czeka śmierć? Trzecia szansa. Tak, i co dalej? O, i sklep. A u góry w ogóle ominąłem coś. Jaskinia to chyba była. No, nie szkodzi. Sprawdźmy, co znajduje się tutaj. O, jest Honest Bucks Galactic Megastore. Tak, to jest Bucks, uczciwy Buck. To Bucks, pokaż mi, co tu masz. W jakiej cenie. Ło, wow, masz tanio. Tanio się cenisz. Kupmy szansę, ponieważ to jest dla mnie najważniejsze. Dużo szans, bardzo dużo szans. Nie mogę trzymać więcej. O, to jest przykre akurat. Kontynuacja nie będzie nam potrzebna. Życie może nie. Ryk 29. O, super skok. Proponowałem kupić to. Jako, że nigdy nie wiadomo, kiedy będziemy musieli tego użyć. Nie pamiętam, jak długo to działa. Ponieważ wtedy szybko
udałem się do sekretu, nie sprawdzałem jak długo to działa. No ale nie będziemy nic więcej kupować, szkoda pieniędzy. Ale to było miłe. Podobał się ten poziom. O, koniec, czyli kolejny taki... O, gasz. Gasz to nie było, no ale... Cieszymy się. 9 szans można mieć maksymalnie. Mnie się wydaje, że jako dla mnie powinno tych szans być znacznie więcej. Czy to był taki po prostu... Rocky Secret, może tu jeszcze można coś zdobyć. Tak, tutaj na samym początku gry odkryłem dwa dodatkowe poziomy, ale nie było one zbyt ciekawe. Bardzo liniowa, prosta platforma, nic tam nie było. Tak, przejdźmy dalej. Run. Nie brzmi to ciekawie. Ale Brian się niczego nie boi. I zdobędzie więcej diamentów. Więcej. Sama nazwa poziomu już brzmi źle. Nie się pieleweli z bieganiem. Co, mogłem sobie kupić szybkie bieganie. A, tu są wyrzutnie bomb, których nienawidzimy. Może da się je oszukać. W taki oto sposób. A szybko, zanim to coś postanowi wrócić. O, udało się. Również było więcej szczęścia niż rozumu. Okej. Aj. Przykro, przykro mi. Straciliśmy już jedną szansę i drugą i trzecią. I tak dalej. I następną szansę. Tak. I właśnie po to mi było 9 szans. 4 stracone. Nie kosztowało one dużo. 40 diamentów. Bardzo tanio się bug ceni. I plansza Deserted Ruins. Ok. Sprawdźmy to. Mam złe przeczucia. Nie pamiętam, gdzie jako doszedłem jako dziecko. Pamiętam, że te plansze jeszcze kojarzę. Wtedy jakoś wszystko było łatwiejsze. Się tak nie zastanawiało nad tym graniem. Pamiętam, że wtedy w ogóle w sklepie nie kupowałem niczego specjalnego. No. Teraz się człowiek z... O, jest diament. Cześć, Brian. Zbliżasz się do chyba zatopionych ruin? Opuszczonych? Starożytne miejsce wypełnione niebezpieczną maszynerią i niebezpiecznymi i zabójczymi pułapkami. Co powinien zrobić? Załóż się ostrożnie. Aha, mam jeździć na Giant Cogwheels, czyli to chodzi o zębatki. Mam używać dużych zębatek. No dobrze, posłuchamy naszego przyjaciela. Nie wiem, czy to jest przyjaciel. Próbmy na zębatki. O, dobra. O, to było kiepskie. A to jest w ogóle... Co to jest? A to jest ten samuraj, on strzela. Oj, 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 oj. Niedobrze. Niedobrze, oj, niedobrze. Nie widzę tego. Zmarnowałem ten sam początek. To było bardzo złe. Już spróbujmy przejść tak. Ajajaj, no nie, to idzie tragicznie. To jest najgorszy level w moim wykonaniu, proszę państwa, najgorszy. Okej, 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 okej. Ach, czy wydostaliśmy się, tak. Matko, co to było teraz? Tyle szans straconych. Na szczęście nie straciłem jeszcze żadnego życia, więc nie ma tak źle. Zaraz będziemy musieli przejść następne, czy ja będę musiał przejść następny poziom z jedną szansą. Będzie dosyć trudne.
Więc po tych tutaj przygodach żegna was amigowy kolot.